hands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Kaczki zawodą, gęsi zawodą, a ja dzisiaj wam zetora zapodom. No tak jest, ludziska, dzisiaj będziemy się bawili moim świeżym, niczym mleko prosto od chłopa, nabytkiem, dlatego że faktycznie postaram się troszeczkę robót wykonać naszym nowym ciągnikiem. Nowym, starym, wiadomo, to jest stary sprzęt, ale cieszy zupełnie jak nowy, no bo dla mnie to jest nowość. Inna kwestia, że postanowiłem sprzedać LTZ-a. Jak mówiłem, za tyle, za ile kupiłem, za tyle również sprzedałem. To był taki szybki szmyrk tylko celem urozmaicenia u mnie na gospie, dzięki czemu obecnie mam prawie 12 tysięcy złotych. Nie wiem, w co ten kapitał jeszcze włożę, ale myślę, że na samochód ciężarowy jeszcze mnie będzie stać, dlatego że no jeszcze czeka mnie sprzedaż wszystkich płodów rolnych bliżej zimy, prawda? Więc wtedy można by było o tym pomyśleć, chociaż z drugiej strony... Dobra, na razie ten kapitał zostawię, tylko jeszcze zerknąłbym na jedną ważną rzecz. Ile kosztuje dobry beczkowóz? I bidi, bo jeżeli chodzi o sadzarkę na kartoszki, to plus minus około 10 kafli, natomiast jeżeli bym szukał beczkowozu, mnie teraz by interesował, obecnie mam ten, no niby jest dobry, wystarcza jak na gospę moich gabarytów, ale z drugiej strony fajnie byłoby mieć coś delikatnie, chociaż większego, za sprawą tego solidnego faktu, żeby wiecie, można było dojeżdżać na te dalsze pola i mniej nawrotów robić, mniej kursów. Tamto ma 5,5 metra sześciennego, no tutaj mam już 10 metrów sześciennych, to jest maszynka, no tak jeszcze się przyglądam, no tak, to był ten przeskok i to jest maszynka od Forschnitta, czyli znowu niemiecki sznyt. W każdym razie HTS 100.27, dziwna nazwa, i to kosztuje 20 tysięcy, a stara kosztuje 5. O, w dupę węża, no to trochę tak z dupy bym powiedział. No to ludziska, 15 kafli muszę mieć. No niecałe, bo niecałe, ale 15 kafli muszę mieć. No fajnie by to było, kurde, kupić, tym bardziej przed tym obecnym rozwożeniem gnojowicy. To był taki rozwój, no może nie taka tendencja kolorystyczna, czekaj, żeby to nie było takie oczojebne. Coś by tu takie może bardziej... O, też ciekawe koła. Taka nierdzewka. I tutaj co? Niebieski, zielony. No to są typowe kolory Forschnitta. Oni tak malowali swoje kombajny, oni tak malowali swoje ciągniki, czyli te tonacje kolorystyczne. Czerwony rzadziej się spotykał. Tak mi się w każdym razie wydaje. Ja widziałem, że też na przykład ciągniki Forschnitta tak, ale kombajnów od Forschnitta czerwonych na przykład mi się nie zdarzyło spotkać. Ale przede wszystkim właśnie niebieski, ta zieleń taka jakby zgniła i zieleń taka soczysta. Oni głównie te trzy kolory eksploatują. No i teraz tak, ja bym to w ogóle chciał pomalować. Niebieski mógłby być, taki trochę inny, nie? No bo to tak, że się tak bardziej kojarzy rola właśnie z taką zielenią czy coś. Zieleń fajnie wygląda, tylko zielony już mam kombajn. To by mogło być niebieskie, czemu nie? No i co tu jeszcze? Bieżnik opon. No nie, no gąsienic nie będziemy brali, nawet pasowych, no bez jaj. No i przede wszystkim jest jeszcze kolor samego zbiornika, ale wydaje mi się, że taki właśnie przydymiony idealnie by się prezentował, taki jakby troszeczkę już zużyty i tak dalej. No nawet by to było. I taka przyjemność 21 tysięcy, czyli ponad 15 bym musiał mieć. No dobra, no to chociaż już wiem, na czym stoję i czego będę potrzebował, a czego teraz będę potrzebował? Oczywiście ludziska wszelakiego dobra, to znaczy zasadniczo taki międzynarodowy mi się ten mój plac zrobił. Zobaczcie, tutaj sznyt polski, tutaj akcent z Czechosłowacji, tutaj mamy ruskie gunwo, tam mamy jeszcze niemieckie. O, ja cię panie pieprzę, no z każdej strony po prostu. Jedziemy robić akcję, co? Myślę, że wapnowanie, tam mi się wydaje, i raczej, nie, no na pewno wapnowanie, tamtego wapna było mało już wcześniej, więc na bank będzie wapno. PH jest, no, może nie jakieś słabe, więc dałoby się gorzej, ale myślę, że trzeba by je było trochę poprawić, tak mi się wydaje, że ono jest takie, no, średnie, nie?
spróbujemy. Dobra, na poprzednim materiale niby już tam troszeczkę pierwsze koty za płoty miałem z tym ciągnikiem. Ogólnie trzeba przyznać, że zastanawiałem się, czy nie jest on za głośny, ale jak odsłuchałem to co... No szlak. Jak odsłuchałem to co nagrałem, wydaje mi się, że nie jest. To znaczy jest głośny, jest bardzo głośny i słychać go mocno na nagraniu, ale z drugiej strony to jest taka głośność, która nie do końca mnie zagłusza, bo słychać co ja mówię, a też fajnie, kiedy no słychać te maszyny, wiadomo, że tam pod maską coś drzemie, że tam coś siedzi, a nie po prostu se tak jedzie na powietrze ten ciągnik, nie? Więc mi się to osobiście podoba, mam nadzieję, że wam również. Dobra, czekajcie, jedziemy z wapnem, nie wiem ile tam tego wapna rzuci gra, to jest jedna wielka niewiadoma, zaraz się przekonamy. Tak naprawdę... Na precyzyjnym rolnictwie powinienem to robić te dawki sam, ale tak jak mówiłem, ja się w to nie chcę bawić, bo mi się to nie podoba. Dla mnie to zostało zrobione nierealistycznie, bo w realnym świecie, jeżeli ktoś wyjeżdża na pole, to na całym polu robi taką samą dawkę, a nie manipuluje tymi dawkami, że mam trzy różne rodzaje gleb na polu, to trzy różne dawki sypię i cały czas muszę się przełączać między nimi. No to takie trochę z dupy jest, umówmy się. W każdym razie mnie się to nie podoba. No i teraz tak, trochę wapna mam. Mam nadzieję, że wystarczy, ale nie wiem, ile tam tego wapna będzie chciało sypnąć. Po prostu zobaczymy, czas pokaże, nie? Podjedziemy tutaj. Elegancko! Chociaż, kurde, nie tak. Prawdę powiem, można by to było zrobić troszeczkę bardziej realistycznie. Ja to tak chciałem z automatu, ale po co automatem? Jak gramy normalnie symulacyjnie! To jest farming symulator, czy co to jest? To jest dupa, nie symulator! Jak się nie gra symulacyjnie? Więc ludziska nie od razu Kraków zbudowano, hände granadem. Czekajcie. A w sumie mógłbym zrobić coś takiego. Albo dobra, nie będę kombinował. Bo co mi chodziło, chciałem tym Zetorem załadować. On tam też ma podpięcie na tura, ale... Z drugiej strony niech on tam będzie spięty, ja po prostu to ogarnę tym ciągnikiem. Tak naprawdę, co jest dosyć dziwne, teraz u mnie na gospie mam aż 3 traktory z podpięciem na tura. Teraz dopiero sobie z tego zdaję sprawę. Tak trochę nonkonformistycznie, no bo wątpię, żeby rolnicy aż tak w to odchodzili, nie? Zazwyczaj jak się matura, no to na jednym ciągniku. No może jak jest wielkie gospodarstwo, to na dwóch, ale na pewno nie na trzech. Więc tak trochę z dupy. No ale tak zrobiłem, to tak mam. Dobra. Podnosimy. Aha, ale ja... Czy ja mam gdzieś końcówkę z widlakiem? A tu mam to... O, widzisz. Czekaj, to będzie dobre. Dobre będzie. Czekajcie, zaraz ludziska będę ględził o ciekawostkach, ale muszę tutaj ogarnąć to i owo. Dlatego, że samo się nie zrobi. A jak mówiłem, fajnie by to było zrobić realistycznie. Czyli teraz byśmy się spieli z tym dziadonstwem. O właśnie. Mam dwa odważniki tak naprawdę. Chyba nie będę potrzebował u siebie na gospie aż tyle, więc mógłbym z łatwością jeden sprzedać. Z powodzeniem. Warto to przeanalizować. Ja tak je kupiłem, bo jeden miał być taki cięższy do kiszonki, a drugi miał być właśnie bardziej poręczny do roboty, ale... Ale teraz już nie muszę... Wiecie, ten ciasny, taki mały obciążnik tutaj po lewej miałem zaimplementowany na zdziechowie z uwagi na to, że na zdziechowie było piekielnie mało miejsca, więc gdzie nie pojechałem, zawsze było za ciasno. A tutaj... Tutaj myślę, że spokojnie mogę pracować na tym większym i nie będzie to z niczym kolidowało, że się nie mieszczę, nie radzę sobie czy coś. Więc nalajcie. Dobra. Teraz się elegancko cofamy pod to. A, będzie wszystko normalnie. Everything is under control. A czemu się nie podpina, bo co? Co jest? Przepraszam! Ludziska, wybaczcie, ale to chyba jest nie w tą stronę ułożone. Ja tego nie ruszałem jeszcze od czasu... Jezus! Dobra, tego nie było. Ja tego nie ruszałem od czasu, kiedy budowałem gospę, nie? Więc to mogło być delikatnie przesunięte. Wydaje mnie się, więc nieważne. Tego nie było, to się wytnie. Jeszcze raz. Drugie podejście. O! Tero tano! Tak to miało wyglądać na początku. Tak, myślę, że ten drugi obciążnik to sprzedam. Po co mi dwa? To jest bez sensu. Ale to poza nagrywaniem. No nie wiem, ile tam za niego mogę zarobić. Może z 500, to nie będą wielkie pieniądze, nie? Ale zawsze coś.
No to jedziemy, ludziska. Nawet takie klimatyczne bym powiedział, więc fajnie, że zadecydowałem, że tą akcję zrobimy ręcznie. Może to troszeczkę zmitręży czasu mniej przez to zrobię na materiale, ale... ale klimatycznie w opór. I to jest ważne. W końcu po to wszyscy oglądamy tą serię. Żeby czuć klimat w opór. Powiadam wam. Dobra, teraz wsteczny, dwójeczka myślę. Tutaj podniesiemy. Pochylimy. No i będzie... ale będzie jazda! Aż się Micha cieszy normalnie na takie akcje. No coś pięknego. Cudowna, cudowna akcja. No dobra, teraz na tył, to kolejny worek załadujemy na przód. Chociaż czekaj, weź no się wycofaj, bo tutaj chyba ten jeden worek to wystarczy. Ja nie wiem jaką pojemność ma ten RCW, ale szczerze przyznam, że tak dosyć ten worek wolno schodzi. Więc teraz podjedziemy na przód. No tylko, że tak trochę nie wyszło. O, tutaj. O, widzisz. No i zacznie. No. I by to ludziska było. Ile tutaj tego jest? 79%. To jest pole, które jest dosyć daleko, więc powiedzmy, że jeszcze tak na Full Metal Jacket to zrobię, bo szkoda potem się wracać, nie? A nie wiem, ile tam tego wapna użyję. Wydaje mi się, że aż tak potwornie wiele nie powinno go użyć, no ale... ale nie wiem. Nie wiem. Tutaj muszę uważać, mam kanistry z benzyną zaraz obok. Trochę ciasto to wszystko ustawiłem. No i widzicie. Tak to być nie będzie. Trzeba te karnistry przestawić. No jest zbyt ciasno po prostu tutaj. Przedobrzyłem. No czasem sobie tą benzynkę tutaj tankuję. To nawet nie pokazuję na nagrywaniu, ale... ale czasami między odcinkami robię taki serwis maszyn i wtedy to wszystko... aha, dobra. Wiem o co chodzi. No to znowu jest trochę źle ułożone. Czekajcie. O, tak będzie. No i teraz wsteczny. I do przodu. Tak jest. No i jadymy. No ja to, ludziska, nie jestem YouTube'owym sępem. Zazwyczaj nie sępię o łapki, ale za taką klimatyczną akcję, no to łapka się należy, naprawdę. Bądźmy szczerzy, no należy się, no. No dobra, fajnie. Nie no, naprawdę fajnie wyszło. No i załadowane. Wyłączamy maszynę i jedziemy na pole i zobaczymy, co się teraz w ogóle będzie działo, bo tak jak mówię, z tego RCW korzystałem chyba na Zdziechowie. Wydaje mi się, że chrzest bojowy ta maszynka już przeszła. Zresztą nawet na pewno jestem absolutnie pewien, że tak było. Fajnie się kolorystycznie zgrało z tym Zetorem. Zrobiłem mu taką przygaszoną, tą czerwień troszeczkę jakby ala wypłowiałą. Nawet to dobrze do siebie pasuje. Przyznam szczerze, no fajne, fajne. Myślę, że się mogę zakochać w tej maszynce. To znaczy, o ile LTZ był taki troszeczkę na doczepkę, że po prostu coś się działo, o tyle ten Zetor, no myślę, że dłużej z nami zostanie, dlatego że tak jak mówiłem, no po pierwsze chciałbym się nim nacieszyć w tym wydaniu, ale to nie tylko o to chodzi, również o to, że chciałbym... oj, to się pospieszyłem, nie to pole. No szlak by to po prostu, ja nie wiem. Czekaj, cofamy. Pięknie to zrobiłem. O Boże, ale no zestaw fajny. Co myślicie? No wydaje mi się, że naprawdę taki kozacki. Dobra, i do przodu. Fajnie, fajnie, no tak swojsko. Po prostu swojsko to wygląda. Kierunkowskazu nie wyłączam, bo od razu zjeżdżamy tutaj. Tak jak mówiłem, w przyszłości zakupię jeszcze jakieś pola, które będą trochę dalej. To wtedy, no tej jazdy będzie więcej i też się tym będziemy mogli nacieszyć. Zresztą ja również. No i zobaczymy, ile tego w ogóle będzie chciało sypać, bo to jest jedna wielka niewiadoma. I jak szeroko to sypie, bo już też nie pamiętam. Zaraz, zaraz, stój, 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 stój. Na dobry początek bym chciał rozłożyć. O właśnie. Klapka się rozwartła. No i co? No i tyle. Tutaj skali rozrzucania nie uruchamiam, czyli no mam tu automatyczne dawkowanie i szerokość jest zawsze ta sama. No zobaczmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że zbyt szybko to wapno nie poleci, bo
Jeżeli by chciało zbyt szybko polecieć, no to w tym momencie bardzo wiele kursowania by mnie czekało. Jak to wygląda? Z jaką prędkością jechać? Też nie wiem. No tak by to było. No nie robi to za szeroko, powiem szczerze. Nie robi to za szeroko, a wapno schodzi bardzo, bardzo, bardzo piekielnie szybko. Więc jednak tych kursów tutaj będzie sporo. Ale trudno, no robię... Robię już tak kompleksowo, nie? No, na tym polega, na Boga, życie rolnika. To co się tutaj obruszać, że trzeba dużo jeździć, no. Taki zawód, taki mamy klimat. Więc mam nadzieję, że za złe mi tego nie macie. 15 na godzinę jadę, to chyba dosyć szybko, ale z drugiej strony ja wiem, z wapnem to chyba jakoś potwornie wolno się nie jeździ. Możecie napisać. Natomiast przeraża mnie to, jak szybko to wapno się zniszczyło, no bo to... Na litość boską, ja tu jeden worek wsypałem, nawet ponad. I to tak naprawdę starczyło na jeden przejazd, na dwa przejazdy to starczy. I teraz się nawrócę i tyle w temacie, i to będzie tyle z roboty, nie? Nawet nie wiem, czy dojadę do końca pola, no chyba dojadę. Więc to tak na dwa przejazdy i koniec tematu, więc no trochę przesrane, nie żeby coś. No ale to też dobrze, no takie rzeczy będą mnie motywowały w przyszłości do tego, żeby zakupić być może lepszy rozrzutnik, nie? Do tego nawozu, tylko do wapna. Więc widzicie jak jest. No dobra, no. Trudno. No, tak czy inaczej, ględząc o ciekawostkach, ostatnio opowiadałem wam o IF-ie, oczywiście dzisiaj już tego wątku kontynuować nie będę, dopowiem jedynie, bo też takie pytanie kiedyś przeczytałem, co prawda w zupełnie innej serii, ale też właśnie takie pytanie przeczytałem odnośnie tego, co tak naprawdę IFA produkowała, to znaczy z jakimi markami możemy ją utożsamiać. No, już mówiłem, że tych marek było od Huna i trochę, natomiast jeżeli miałbym podać konkretnymi nazwami, tak żebyście mieli jakieś poczucie, że czegokolwiek się dowiedzieliście, że cokolwiek wynieśliście z tego materiału. Dobra, słuchajcie, czekajcie, stóp. Tak być nie będzie, to na pewno. Tak być nie może, bo to jest bez sensu. Ja tu będę kursował z tymi workami jak jakiś debil. Przydałoby się je załadować gdzieś na jakąś przyczepę i po prostu z całą przyczepą podjechać, nie? Wszystkie worki, które mam na gospie, obecnie mam ich 1, 2, 3 chyba. No nie mam jakiegoś wielkiego zapasu, więc chyba trzeba będzie dokupić. Znaczy, chyba. Na pewno trzeba będzie dokupić. Całe szczęście wapno akurat drogie nie jest, no ale nie zmienia to faktu, że no... Umówmy się, trochę to czepnie finansowo. I teraz tak, gdzie ja mam w ogóle Ursusa? Ty, powiem szczerze, nie wiem. Wziął i znik! Ciągnik mi znik! A, na polu! O Boże, ja go nie ściągnąłem z pola. No, widzicie, no. No to nic, weźmiemy MTZ-a i teraz tak, potrzebuję przyczepy. Może być ta. O, na styk się te drzwi otwarły. Może być ta. No to ludziska, jadymy. Załaduję sobie te wszystkie worki, co tutaj na gospie mam. Jadę na pole i będę się bezpośrednio już na polu ładował, no bo to bez przesady, żeby to w ten sposób było, nie? To znaczy na polu już bez tura to będę robił, z tego powodu, żeby nie przedłużać tak potwornie materiału. Inna kwestia, że potem ściąganie tego chociaż z drugiej strony, no nie wiem, może z turem też by było fajnie. Pomyślę, będę mantry buddyjskie na ten temat jeszcze odprawiał. Na razie się spinamy, chociaż MTZ-em mało ostatnio jeździłem, to by nawet fajnie było gdzieś tak wyjechać, ale... No ale... Okej... Okay. No i jedziemy. No i teraz pytanie za 10 punktów. Jak by to tutaj ogarnąć? Chociaż... Wiecie co? Z dupy. To nie do końca tak jest, jak ja planowałem, bo jeżeli ja podjadę tą przyczepą pod ten worek, to on się rozładuje. Po prostu się wysypie na tą przyczepę. Czyli to tak by nie było, czyli bym musiał co, Tatrą jechać, tak? No Tatrą tak już trochę mniej realistycznie, trochę z dupy. Ajajaj, a miał być tak pięknie, miał być tak klimatycznie. Teoretycznie dałoby się, ale to nie mam znowu takiej ładowarki, żeby to potem przeszuflować na polu, nie? Jest to też taka robota trochę średnia. Kurna dziot. A bo to wszystko po prostu, ja nie wiem. Wiatr biednemu zawsze w odbyt, czy jakoś tak. Czekajcie, usunę się z drogi, żeby tutaj nikomu nie przeszkadzać. Przejedziemy pod ten
garaż. Zaparkujemy sobie tutaj, no i kombinujemy dalej. Czyli faktycznie wypadałoby, bo mógłbym teoretycznie na tą przyczepę, tu by się dało, tylko że tu jest znowu słoma i tego też nie wykorzystam, jak słoma jest, nie? Jest to taka robota. No dobra, trudno, weźmiemy tą Tatrę. Co zrobię? Czyli łogi i natłoki. W takim razie... Wybaczcie, że taki trochę chaotyczny ten materiał, ale po prostu nie pomyślałem. No nie pomyślałem, tak samo jak teraz nie pomyślałem, bo nie przejadę. Ty, ale wejdź! Wycofamy się delikatnie. I podjedziemy. No i ta Tatra to jest zacna maszyna. Haroszaja maszyna! Bardzo lubię tego traka, naprawdę. No i teraz tak, jedziemy ludziska, no, zwiozę to na... O Jezus, uderzyłem w mikrofon, więc przepraszam. Postawimy to tutaj. Niech wyjdzie. Jeszcze te pozostałe... A nie, więcej tych worków będę miał, bo tutaj są trzy... Znaczy, jeden jest niepełen, ale tu są trzy i jeszcze jeden chyba jest w budzie, wydaje mi się. Zaraz zobaczymy. Tak to powinno być, że w budzie jeden będzie. Dobra, cofamy, ale do góry. Do przodu, ale w dół. O, nawet będzie. Okej, rozpinamy, cofamy. To jest dużo roboty, jak się gra właśnie na takiej ręcznej skrzyni, bo to trzeba bardzo dużo wajchować. Ale myślę, że i tak w miarę sprawnie ta robota idzie, pomimo tego faktu, że teraz muszę być ośmiornicą, jeżeli chodzi o ręce. Jakbyście widzieli, jak kamizologii teraz używam, ani by wam się nie śniło. Normalnie w snach. Ja wam godzę. Dobra, powolutku, powolutku. Okej, byłoby. No i jeszcze jeden woreczek. On jest na pewno w budzie. No to mam jak w banku, że on tam musi siedzieć. Musi tam jest! Wydało się. A widzisz, ja tam jednak swoją gospę znam. Ja wiedziałem, że tutaj coś takiego leży. No dobra. Spinamy, cofamy do góry i YOLO, water polo on the pool. Mówię. Teraz do przodu elegancko. Okej, okay, rozepniemy to do góry i powiem wam szczerze, miałem tego nie robić, ale hun, jak już tak robimy bardzo klimatycznie ten odcinek, jadę na pole. Jadę na pole, będę to rozładowywał bezpośrednio, a i przy okazji załadowywał właśnie RCW w taki sposób realistyczny w opór, że tak mówię. Tak godą, ja ci godą, ja bym cię Jasiu nie okłamał. Tak wygląda od środka ten ciągnik po remoncie, czyli widzimy, że troszeczkę się tutaj pozmieniało, nie tylko w samej kabinie, jeżeli chodzi o wytłumienia, bo to już wam wcześniej pokazywałem. Oczywiście, no, widoczne są te potężne opony, które są, no, zdecydowanie większe niż były dawniej i powiedzmy sobie szczerze, że bardzo mocno zmieniły wygląd tego ciągnika. A do tego jeszcze tutaj po prawej, bardzo fajnie zrobiony mod, bo taki właśnie dalece realistyczny, że tutaj po prawej jeszcze mi się pojawił z tego, co widzicie, ten sterownik do samego tura, nie? Czyli właśnie te wajchy tutaj z tymi kablami po prawej, nie? Jest naprawdę bardzo, 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 bardzo to fajnie wygląda. No i teraz tak, kierunkowskaz wyłączamy. Ja sobie przystanę na razie gdzieś tutaj, przejadę, żeby tam nie przeszkadzać. Ustawiłbym się, ja wiem, a sam nie wiem gdzie tak naprawdę. Jeżeli tą ciężarówkę bym ustawił, a zresztą i tak będę jeszcze kombinował, nieważne. Idziemy teraz po traka, to przy okazji mogę odwieźć tamtego ciągnika, w sensie tego Ursusa, na gospę. Trochę tak z dupy, ja już wielokrotnie na to narzekałem w tej grze i znowu troszeczkę ponarzekam, że... A czemuż to mi się wyłączył? Czekaj, 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 pudziana wyłącz. O! O to chodziło!
Ja już na to narzekałem wielokrotnie w tej serii, ponarzekam znowu, że po prostu ludziska, te temperatury jakieś takie dziwne są. Wy mi tam pokazywaliście moda na to, żeby było więcej śniegu. No nie wiem, czy z takiego moda korzystać, bo nie wiem, czy by to nie obciążyło mocno kompa, ale już nawet nie o to chodzi. Zimą, bardzo dziwny klimat na tej mapie jest, tak samo jak w całej grze. Zimą jest minus 3 stopnie, nie więcej. Gdzie w Polsce potrafi być... No tej zimy w Polsce było nawet minus 30, tam minus 33 w jakiejś miejscowości odnotowali. No ale to powiedzmy, no to jest polska mapa, tak? No to powiedzmy, że w Polsce no co najmniej minus 20, to się praktycznie każdego roku zdarza. Co prawda bywają zimy cieplejsze teraz i ogólnie temperatury są wyższe niż były dawniej. No i też ta zima zaczyna się później, ale przez niedługi czas powiedzmy sobie, że każdego roku mamy takie 2 tygodnie, czasem tydzień, kiedy faktycznie te mrozy są większe i jest to takie dociśnięcie tą temperaturą ujemną. No w tej grze tego nie ma. Ale to działa również w drugą stronę, no bo latem to u nas, no wiecie, sierpień jest na litość boską, nie? No to w takim sierpniu, no to ile w Polsce potrafi być? 35 stopni? A tutaj mamy w sierpniu 18? No dziwnie. Nie wiem, co twórcy gry mieli na myśli, no ale coś im to tak trochę jakby nie wyszło. Dobra, ja jeszcze zapuszczę żurawia do sklepu, bo jak już robię taką pełnoprawną, porządną akcję wapno, tak z prawdziwego zdarzenia, to nie chcę, żeby się potem okazało, że mi zabraknie jednego worka, więc dla pewności jeszcze trochę tych worków dokupię, tym bardziej, że to się i tak nie zmarnuje, bo na razie robię jedno pole, ale na pozostałych polach też to wapno trzeba będzie przecież zrobić, no samo się nie zrobi, nie? Wow, jeden worek nie jest przypasany z tego, co widzę. No ale damy radę. Dobra, piąteczka, łogiń. Żeby już nie było, że nie zdążę tego pola zwapnować tak naprawdę i wszystko będę tylko przeładowywał na tym odcinku, to pozwólcie, że już no, sposiłkuję się swego rodzaju uproszczeniem. To znaczy w sklepie już tego nie będę ładował widlakiem, chociaż z drugiej strony też by to było fajne. Zrobię to już ręcznie. Dobra, czekajcie, czyli tak, wapno. Gdzie mamy wapno? Wapno mamy tutaj, to jest tylko jedna marka. Kupiłbym, a nawet ze 4 worki. Myślę, że to i tak, jak przystało na moje areały, to i tak to może nie wystarczyć to wszystko. I to mnie kosztowało 1400. No to nie jest wielki pieniądz. Dobra. Teraz byśmy to przeładowali. W przyszłości mógłbym jeszcze sobie kiedyś tam, far far away, bo w tej galaktyce mógłbym zakupić traka z tym takim podnośnikiem żurawiowym, to wtedy mógłbym sobie sam załadowywać takie rzeczy po prostu żurawiem, nie? Bo wózkiem widłowym to bardzo mozolne jest. Chyba to, no właśnie, tak trochę nie pykło. Tak by to było. Pasy. No, mamy pasy, mamy kasy i tak jest, jedziemy ludziska w takim razie, też powoli, ostrożnie, bo to jest dosyć ciężkie, swoje towarzy, mamy 15 ton wapna ludziska, naprawdę, to jest bardzo dużo, ale coś mi się wydaje, że to jeszcze jak na ten sezon nie wystarczy, bo będę musiał zwapnować wszystkie pola, od początku tej serii nie wapnowałem jeszcze nic, więc to no myślę, że trochę tego będzie, tej roboty, ale co zrobić, kurde. Jakoś tak dziwnie ta kierownica działa przy tym traku. Bardzo agresywnie reaguje. Mam taką martwą strefę po prostu, ja nie wiem. Luzy na kierownicy! Do remontu musi iść ciężarówka. Ale już tej Tatry remontować raczej nie będę. Myślę, że jak coś, to ewentualnie kupię coś innego, nie? To tutaj było? Tutaj. Bym przejechał zjazd. Czekaj, niższy bieg. Czy ja się wykręcę? Gówno. O Boże, o Boże! Sołtys, nie patrz, bo tarasuje ruch. Dobra. Gdzie by tutaj teraz tym stanąć? Myślę, że stanę sobie na polu i stanę tam, gdzie już było robione. To wtedy nikomu nie będę przeszkadzał tym. Staniemy sobie trochę tak dalej tutaj. Myślę, że tu będzie w sam raz. Hamuj. Wyłącz. Rozpasujemy i akcja wapno. No dzisiaj naprawdę, dzisiaj wiele nie zrobię. No tylko to wapno, ale z drugiej strony no klimat w opór, nie? Dobra, teraz tak, cofamy. Nie myślałem też, że to tak szybko będzie schodzić, no bo to powiem wam szczerze, pokazywało wcześniej nie, że było źle na tym polu, tylko że było średnio. Jakoś to tak chyba było napisane, wydaje mi się. Więc no nie zakładałem, że tak będzie agresywnie, a tu jednak proszę. Świat, brutalny świat zweryfikował. I taka robota, że nawet o ciekawostkach do was nie mówię, a już mamy 30 minutę, matko bożo. No przesrane, ale co zrobić?
Dobra, czekaj. Teraz tak, odpalamy lewiatana wielkiego smoka. Od środka, a zróbmy jeden worek od środka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zrobimy i tak. Zobaczymy. Powinno dobrze to spasować. A, powiedzmy. Okej, teraz cofamy. Podnosimy. No dałoby się od środka, na upartego bym mógł, ale co mi się wydaje, że wy również bardziej cenicie sobie takie akcje z kamerą z zewnątrz, żeby się napatrzeć na te maszyny. Chociaż od środka, no klimat w opór, nie? To już naprawdę taki realizm, ja ci tu dam. No fajne, fajne, po prostu naprawdę cieszy mnie ta akcja dzisiejsza niesłychanie. Bardzo fajny odcinek, jak dla mnie. Nie wiem, co wy powiecie, no mnie się podoba. Może, nie wiem, same komentarze z niespaczenia będą. Ciężko powiedzieć. Jak to jest? Sypie to ładnie? O panie, piknie. Dobrze, no ciekaw jestem, czy te wszystkie worki wystarczą. Jeżeli tutaj dwa przejazdy, to jest jeden worek, no to 2, 4, 6, 8, jeszcze tamto pole z tyłu od razu potraktuję wapnem. No ale widzicie, no to jest z kolei, co z tego, że dwa przejazdy to jest jeden worek, skoro jeden worek to nie jest jedno RCW. No to tak ładnie nie działa, niestety. A, przejadę tędy. No dobra, teraz tak. Robimy dalej te akcje. Zasadniczo taką akcję mógłbym robić co roku. Wiecie, z podnośnikiem i tak dalej. Znaczy nie wiem, czy co roku będę wapnował, ale... ale co roku taką realistyczną, bo to nawet fajne jest, powiem szczerze. Trochę czasu na to człowiek straci, no ale... kurde, no w końcu jak się bawić, to się bawić, a... po to się gra w taką grę, żeby się wczuć, nie? Więc myślę, że spoko. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli by się okazało, że to będzie po prostu zbyt czasochłonne, zbyt takie drętwe, no to będę kombinował. A jak nie, to zawsze można również w ten sposób. A czemu nie sypiesz, bo co? Czekajcie, wyżej go ustawię. A, widzisz, za nisko był. Musiał się oprzeć. No dobra, dobra. Sypie się to białe złoto. No tutaj już będzie pełne RCW na pewno. Chociaż przyznam się szczerze, troszeczkę tak, no ja nie wiem, no to zaczyna tak wyglądać. No grubo. O co mi chodzi? No bardzo dużo tego wapna schodzi, no to true story, nie? Dobra, gaś. Teraz tak, tutaj był... a przepraszam, pH było źle. Ja myślałem... myślałem, że było na średnio, ale było źle. Dobra, czyli tak, odpalamy... no i jedziemy, no co się tu będę pierdaczył w tańcu rozmieniał na drobne, nie? Ale to jest fajny ciągnik. Nie myślałem, że mi się tak spodoba ten Zetor, powiem wam szczerze, ale ja tak mam. Mam taki dziwny gust i to już zauważyłem, że... nie wiem, to chyba taka przywara mojego charakteru, czy jakieś takiego... po prostu... no, no chyba charakteru, no jak to inaczej nazwać. O co chodzi? Nie wiem, czy też tak macie, że... bywa tak, że myślicie, że coś jest ohydne. Że coś jest takie dziwne, ma dziwne kształty, w ogóle wam się nie podoba, że teoretycznie wpada w oko i w pamięć, zapada w tej pamięci, bo wygląda niestandardowo, ale z drugiej strony wam się nie podoba. Ale jak zaczynacie przy tym czymś pracować, jak zaczynacie się zagłębiać w na przykład historię tego czegoś, konstrukcję tego czegoś, zaczynacie tym jeździć, pracować, to z biegiem... oj, 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 nie do... nie, 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 nie do... aż szlak, nie dosypuje. No dobra, trudno, będzie takie trochę niedosypane. To z biegiem czasu nagle zaczynacie się od tego czegoś przekonywać i ja to u siebie dostrzegam na wielu płaszczyznach, to znaczy w przypadku, załóżmy, budynków miałem na przykład tak, że bardzo mi się kiedyś nie podobał budynek Shanghai Tower, ten taki drapacz chmur, najwyższy budynek Chińskiej Republiki Ludowej, ale jak zacząłem się zaczytywać w jego konstrukcji, jak zacząłem śledzić, oglądać te programy o tym wieżowcu, to w pewnym momencie uznałem, że kurde, nawet ma jakiś taki swój upośledzony urok. Jest taki kopnięty troszeczkę na bok, taki niestandardowy, nie? Podobnie miałem kiedyś z ciągnikami Dutra. Dutra wydawała mi się... kojarzycie Dutrę, zresztą Dutra też będzie kiedyś w tej serii, no... nie wiem, czy wam się to spodoba, czy nie, bo... Dutry się albo kocha, albo nienawidzi. Myślę, że raczej nie ma w stosunku do tych traktorów jakiegoś takiego podejścia neutralnego. Jest to bardzo specyficzna maszyna, która... bardzo dziwnie wygląda, bo ma niewielką kabinę, ekstremalnie mocno cofniętą do tyłu,
a do tego potwornie wielki, wręcz taki nadnaturalnie gigantyczny nohal z przodu z tym silnikiem. Więc no bardzo dziwny ciągnik i tak jak mówiłem, albo się kocha, albo się nienawidzi. I ja na początku nienawidziłem, uważałem, że to jest totalny barachu, że wygląda to jak kupa. A z biegiem czasu, jak zacząłem oglądać materiały rolników o Dutrze, widziałem polskiego rolnika, który miał Dutrę w naszym kraju. Zacząłem oglądać, czekajcie, może trochę wyższy bieg. Zacząłem oglądać właśnie jakieś tam zalążki konstrukcyjne, czytać o tych konstrukcjach. No okazało się, że wcale one tak głupio zaprojektowane nie były, że całkiem tak zmyślnie. I powiem wam szczerze, że z biegiem czasu zaczęły mi się Dutry podobać. Teraz uważam, że ten ciągnik ma w sobie to coś, ma w sobie jakąś taką duszę. Nie chcę użyć określenia, że uważam, że tak samo jest z tym Zetorem, bo mi się cały czas nie podoba, ale przyznam szczerze, dostrzegam w nim potencjał, to znaczy już widzę, że po prostu mi się przyjemnie nim będzie pracowało, że nie będę się go potem chciał pozbywać, nie? Już to dostrzegam, że no ma to coś, takie amorficzne coś, ciężko mi to coś zdiagnozować, ale to coś po prostu taki pierwiastek tego czegoś ma. Dobra. No co, no kolejny przejazd, no i tyle w temacie i znowu braki, więc no trzeba jechać, trzeba dostarczać i tyle, nie ma że boli. Dobra, no to jadymy, tutaj tego worka jele nie ma, no 1000 litrów, RCW bodajże ile ma, 3000? Jakoś tak? Zresztą zaraz zobaczę, chyba 3000, 3,5, no to, no to jeszcze trochę tego będzie. Dobra, cofamy, opuszczamy. Teraz do przodu poproszę. Poproszę! Halo, halo! I robimy nawrót. Ale akcja, ale akcja! Ja wam godą. Nawet bym powiedział. Chociaż nie, dobra, bo myślałem, że może by zrobić taką miniaturkę z ładowania tego wapna. Kurde, czekajcie! Już jestem, tylko uruchomię maszynę stoperującą. Tak jest! No. Co zrobiłem, ludziska? Postanowiłem sobie po prostu zapisać ten zapis. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale w sensie dosłownym. Zapisałem sobie ten zapis, wyszedłem na sekundkę z gry. Wyciągnąłem na siłę ten zapis z gry. No i sobie ustawiłem go na pulpicie. Naprawdę mówiąc, na innym slocie w farmingu. Żeby potem móc go wczytać właśnie z tego etapu robót. No i być może coś ciekawego na świnioczyć, na miniaturkę. Prawdopodobnie już widzicie, jaką miniaturkę postanowiłem zrobić. Nie wiem, czy taka będzie z tego ładowania, czy nie, no ale... No ale zawsze fajnie mieć wybór chociaż, nie? Dobra. Przy odrobinie szczęścia to się załaduje, chociaż no nie wiem. Czy to wystarczy? Chyba wystarczy. No na styk. Dobra. Porobione. To już było robione także przy tym przejeździe, więc nawet nie będę tego ciągnika odstawiał, tylko zatrzymam go tutaj i jedziemy w kolejny przejazd. Ale ta robota idzie. Znaczy idzie może trochę topornie, ale bardzo przyjemnie. No dobra, ględząc dalej o ciekawostkach, miałem zakończyć temat IFY na 100%. Jakie marki możemy rozpoznać pod marką IFA? Co tam przynależało do tych konglomeratów przemysłowych niemieckich? No co, choćby taki niemiecki Robur. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie, bo co młodsi to nawet mogą nie wiedzieć, co to jest Robur, jak to w ogóle wyglądało. No, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja co prawda nie jestem specjalnie starym człowiekiem, ale umówmy się, że no często już się łapię na tym, że na przykład mówię o jakimś tam sprzęcie. Się zapowietrzyłem. Sprzęcie, maszynie, która była wyznacznikiem czasu mojego dzieciństwa. A teraz, no, patrzę na kogoś, ktoś mnie słucha, ale widzę, że nie ma bladego pojęcia, o czym mówi, nie? Że tak się odbijam od ściany niezrozumienia. Coraz częściej się na tym łapię, więc chyba już zaczynam być po prostu starym człowiekiem. Tak samo jak ostatnio rozmawiałem z taką młodszą osobą, coś tam się zagalopowałem i mówiłem, że... No, kiedyś to się... Bo coś tam o muzyce żeśmy gadali i tak mówię, że no, kiedyś to się tam słuchało, ale wiesz, no, kiedyś to na kasetach magnetofonowych, nie? A ten tak na mnie spojrzał, mówi, ale co to jest kaseta magnetofonowa? Pomyślałem, Jezu! Boże, jak jestem stary! Jak ktoś może nawet tego nie wiedzieć, nie? Ach, no grubo. W każdym razie Robur też. No ja Robury akurat pamiętam z kraju polskiego. Dużo tego u nas jeździło. I najbardziej mi zapadło w pamięć, jak do dziadków na wieś jeździłem. I tam... No my to mieszkaliśmy przy lasach i polach, więc tak powiedzmy za miastem. Natomiast było takie miasteczko, notabene Lelów.
I wyobraźcie sobie, że tam do piekarni, a moja babcia zawsze, ona to tak zawsze lubiła wycyrklować, że podjeżdżała do piekarni dokładnie wtedy, kiedy była dostawa świeżego chleba. No bo wiadomo, że świeży chleb to i lepiej smakuje, i lepiej pachnie. No i tam zawsze do piekarni roburem dostarczali chleb. Zapamiętałem to, no zapamiętam chyba do śmierci, tego starego, brązowego robura. To były bardzo specyficzne samochody ciężarowe, wyglądały dosyć dziwacznie. Takie wielkie, owalne kabiny miały. No ale ja to pamiętam. No, za czasów dzieciństwa u mnie takie robury jeździły i takimi roburami się towar do sklepów dostarczało. Dobra, ładnie, mamy kolejny przejazd. Teraz znowu się ustawimy tutaj. No i znowu sypiemy, no. Znaczy myślę, że nie będę jechał, bo to jest bez sensu. No co będę potem ten ciągnik albo tutaj z powrotem ściągał, albo go gdzieś ganiał po tym polu. No byłoby to idiotyczne, więc po prostu stanę i od razu załaduję. Chociaż tam nie zużyłem 100%. Zostało jeszcze 400 litrów, więc bardzo niewiele tak naprawdę. No słuchajcie, to tych worków, które kupiłem... Ja myślałem, że robię zapas, ale tych worków to będzie... No nie wystarczy na te wszystkie pola. Inny przykład, jakie jeszcze inne samochody czy pojazdy? No bo to po pojazdach najłatwiej, nie? No my raczej nie kojarzymy niemieckich sprzętów AGD. Natomiast pojazdy raczej kojarzymy, bo tego u nas trochę jeździło. Więc kolejnym świetnym przykładem IFA jest choćby Wartburg. Nie wiem, czy kojarzycie, Wartburgi również przynależały do tych niemieckich konglomeratów przemysłowych. No i no, my to znaliśmy pod nazwą Wartburg, bo ogólnie tak się to nazywało, co nie zmienia faktu... Aha, muszę przekręcić worek. Co nie zmienia faktu, że również przynależało to do IFY. Wartburg również tego jeździło bardzo dużo za czasów mojego dzieciństwa. Samochody, które... Nawet mój wujek kiedyś miał Wartburga. Zresztą nawet wujek Janki też miał kiedyś Wartburga, więc trochę tego faktycznie było. Ja nigdy w życiu w Wartburgu nie jechałem, więc ja tylko je widywałem gdzieś tak na mieście, z pewnego oddalenia. Natomiast zawsze za dzieciaka jawiło mi się to jako taki dosyć nowoczesny i taki dosyć potężny samochód. To znaczy, czy on był nowoczesny, to nie wiem, może nie był, ale z drugiej perspektywy zawsze mi się kojarzył właśnie z tą taką wielkością, z takim przepychem. To było wielkie auto. Dzisiaj prawdopodobnie jakbym na ulicy zobaczył Wartburga, to bym się tylko zaśmiał, bo dzisiaj byłby to bardzo malutki samochód. Powiem sobie szczerze, nie wiem czy macie taką świadomość, ale samochody osobowe potwornie mocno urosły od czasów lat 90. Kiedyś, oczywiście, no ja nie mówię o takich pojazdach jak Maluch czy Syrenka, bo wiadomo, że to ogólnie było niewielkich rozmiarów, ale mówię o normalnych pojazdach czterodrzwiowych, czteroosobowych z potężnymi bagażnikami. No dzisiaj jednak samochody są dużo większe niż były budowane kiedyś. I to nawet w tym samym przekroju klasowym. No dawny Mercedes jest znacznie mniejszy niż współczesny Mercedes. Samochody są dłuższe, samochody są szersze, samochody są po prostu bardziej oblane. Mają inne... spełniają inne wymogi bezpieczeństwa, efektem czego też są bardziej obudowane. Efektem czego no w dawnych czasach może nie mieliśmy takiego poczucia, że samochód jest mały, ale mały był. Bo nie miał tych stref zgniotu, nie miał tego obudowania wokół, prawda? No dobra, czyli jedziemy na kolejną rundę, że tak powiem. No i zobaczymy. Zobaczymy. No to pole na pewno zdążę zrobić. Czy drugie pole też zrobię tym wapnem, tego nie wiem. Gdybym nie transportował tego bezpośrednio, nie przesypywał realistycznie na rozrzutnik, to bym już pewnie kończył tą robotę o tej godzinie, ale z drugiej strony, ile byśmy wtedy stracili, prawda? No i to jak auta urosły od czasów dawnych, ja też nie miałem takiej świadomości, że to tak sprogresowało. Uświadomiłem to sobie dopiero rok temu w Katowicach, gdy zobaczyłem, no nie wiem dlaczego, ale pod punktem 44, to jest taki zbiór jakby, no tam kina są i tak dalej, restauracje. I pod tym punktem 44 w tychże właśnie Katowicach, wyobraźcie sobie, znajdowały się, no kilka takich starszych samochodów było zaparkowanych. Był tam m.in. Maluch, był tam m.in. duży Fiat. Czy był Polonez? Chyba nie, chyba akurat Poloneza nie było, ale nieważne. Było kilka takich starych samochodów, a obok stał SUV. Normalny, współczesny SUV Mercedesa.
I przyznam szczerze, jak ja zobaczyłem zaraz obok siebie, i wtedy mnie to tak uderzyło, bo zaraz obok siebie te samochody stały, i dopiero wtedy zobaczyłem, jak to komicznie wygląda. Gdzie duży Fiat za czasów dzieciństwa to mi się wydawał jako potężna czterodrzwiowa fura z ogromnym bagażnikiem, no to był synonim przepychu kiedyś. A jak to zaparkowało obok tego SUV-a, no to ludziska to wyglądało jak zabaweczka. To było takie malutkie, to było takie śmieszne, że... no naprawdę. No i ludziska, no wtedy sobie z tego zdałem sprawę, natomiast za dzieciaka Wartburg jak dla mnie był synonimem takiego właśnie przepychu z perspektywy tych gabarytów. Miał cztery drzwi, potężny bagażnik, był po prostu wielkim samochodem. No tak mi się jawił, kiedy byłem mały. Kolejny przykład, czyli auto mojego dziadka. No tutaj akurat bardzo dużo miałem do czynienia z tym pojazdem. Bardzo dużo nim jeździłem za czasów dzieciństwa. Nawet powiem szczerze, że to był chyba jeden z pierwszych samochodów, żeby nie skłamać. Tak, dokładnie, to był pierwszy samochód, jakim jeździłem w życiu. W sensie, jaki prowadziłem sam, własnymi rączkami, a nie, że ktoś mnie tam prowadził, tylko sam jeździłem tym autem w życiu. No to był właśnie Trabant, to był ten pierwszy samochód. Mówiłem wam, że pierwszym pojazdem ogólnie to był Ursus 4011, natomiast pierwszym samochodem, no to był właśnie dziadkowy Trabant. Przy czym, no tak trochę nie do końca szczęśliwie, no wiadomo, że dziadek chciał dobrze, bo no chciał nas nauczyć jeżdżenia autem, prowadzenia samochodu. To bardzo dobre, ja osobiście pochwalam, uważam, że to było bardzo mądre. Natomiast nie zmienia to faktu, znaczy no wiecie, tam bez jakiegoś łamania przepisów, głównie to się jeździło po polnych drogach, no to nie jest zabronione prawem, natomiast no... Zazwyczaj, no domyślam się, że wy też mieliście okazję przed tym, jak zrobiliście prawko, jeździć autem po ulicach. Umówmy się, że to jest taka szara strefa, że niby nie wolno, a z drugiej strony każdy to robi, bo rodzice każdego zazwyczaj, nie mówię zawsze, ale zazwyczaj uczą w ten sposób dziecko prowadzić auto. Ja również to robiłem, jeździłem tikiem po ulicy, po mieście się jeździło zanim zrobiłem prawo jazdy. Jeździłem Toyotą Corollą z 95 roku, więc trochę tego było. Ale efekt potem był taki, że jak faktycznie już poszedłem do szkoły jazdy i miałem gdzieś wyjechać w miasto, no to kumpel był totalnie pospinany, bo razem z kolegą, takim przyjacielem ze świata realnego, zdawałem prawko. Znaczy, no zdawać nie zdawałem, ale robiłem prawko, że wiecie, nie egzamin, tylko kurs. I on był totalnie pospiniany. Jak myśmy poszli do tego kursant, nie no, kursant to jest ten, co się uczy. No do tego takiego, co uczy. No to on po prostu, no prosto z mostu, nie? Jesteśmy w centrum miasta, bardzo ruchliwe, samo ścisłe centrum. On mówi, no to dobra, no to jedźcie i tyle w temacie. I na tym polegała nasza nauka jazdy, że po prostu gościu powiedział, jedźcie i już musieliśmy wszystko ogarnąć w sekundę. Natomiast kumpel był potwornie pospinany, ja w ogóle, bo ja już wszystko wiedziałem, ja już miałem te odruchy, ja wiedziałem, gdzie jest skrzynia biegów, jak ona się zachowuje, jak co zrobić, jak gdzie kierunkowskaz i tak dalej, więc dla mnie to nie było nic nadzwyczajnego. I osobiście uważam, że dziadek wcale głupio nie zrobił z tym, że wcześniej nas do tego jakoś przysposabiał. Natomiast, no, skończyło się to pewnego razu trochę słabo, dlatego że Trabant nie miał wspomagania kierownicy, no w dawnych czasach nic nie miało wspomagania kierownicy, a skrzynię biegów miał taką dosyć dziwną, tam trzeba było te biegi dobrze wyczuć, dlatego że one były, tak jak w amerykańskich Cadillacach, nie na dole, tylko na górze przy kierownicy. Mieliście tam taką wajchę, w Cadillacach było dokładnie tak samo, zresztą dokładnie tak samo teraz mam w Mercedesie, że mam tą manetkę przy kierownicy, chociaż mam automat, więc to jest tylko taka manetka do zmiany tych ogólnych przełożeń w stylu tryb parkowania, tryb do przodu albo do tyłu, nie? Albo tryb neutralny. To jakby na przykład było holowanie, to wtedy tryb neutralny się włącza. Natomiast fajny ten Mercedes jest z tej perspektywy, że nigdy nie musiałem w nim zaciągać ręcznego. Ja wiem, że są ludzie, którzy jeżdżą autami przez całe życie i nigdy w życiu nie zaciągnęli ręcznego, bo sam się z tym często spotykam, że po kimś odbieram samochód, patrzę, a on mi się stacza z górki, nie? Nie wiem, mnie uczyli inaczej. Ja zawsze miałem taki odruch, że ręczny zaciąga się zawsze, więc zawsze to robiłem w samochodach. Nigdy w życiu mi się nie zdarzyło go nie zaciągnąć. Co oczywiście czasami, jak za czasów dzieciństwa były te wielkie zimy, bo teraz w Polsce powiedzmy takich wielkich zim nie ma, ale jak w latach 90. były te takie większe zimy, no to owocowało problemami, bo jak się zaciągnęło ręczny, to potrafił przymarznąć. No ale nieważne, nie o tym chciałem.
W Mercedesie tego nie muszę robić, bo z automatu ta skrzynia biegów włącza się w tryb parkowania, kiedy wyłączasz silnik, a tryb parkowania polega na tym, że blokuje się po prostu auto i nie jest w stanie się poruszyć, więc no... To akurat myślę wcale takie głupie nie jest. Tak czy inaczej nieważne. Ważne jest to, że ludziska... Czekajcie, żeby tu w drzewo nie wjechać. O właśnie, o to chodzi. O takie polskie żeśmy walczyli, chociaż i tak chyba tego teraz nie wyciągnę. Musiałbym od drugiej strony. Pojedziemy na drugą w takim razie, bo tu się już nie obrócę. Poprzeczniaczki są zrobione, takie kółeczko zrobiłem, to teraz pojedziemy przez środek. Znaczy przez środek, no od tej strony, o to mi chodziło. No, natomiast ludziska, o czym to ja pieprzyłem? O skrzyniach biegów, nawet nie wiem dlaczego, bo mówiłem o trabancie. Dlaczego powiedziałem, że raz mi się zdarzyła taka wtopa, bo... tak jak powiedziałem, skrzynia biegów tam była nieoznaczona i była dziwna. Tam nie było żadnego malunku, żadnego rysunku, jak te biegi wyglądają. A sama kierownica dla małego dziecka, umówmy się, no ja prowadziłem auta, jak jeszcze chodziłem do przedszkola, to może nie, ale do podstawówki na pewno. No to jak nie było wspomagania, a auto wolno jeździło gdzieś tam po polnych drogach, no to były te problemy, nie? I pamiętam, był taki czas, to było u wujka na wsi i ludziska, wyobraźcie sobie, że wpieprzyłem się tym trabantem do rowu. Bo jechałem po polu, nie żebym ukradł wóz, tylko po prostu dziadek mi dał. Jechałem po polu, był śnieg, nic nie było widać, jeszcze noc do tego, więc nie wiedziałem, gdzie się to pole kończy, gdzie jest jakiś taki... Gdzie jest ta miedza? Jakiś rów? A też właśnie walczyłem z tymi biegami, trochę z tą kierownicą. No i się wdupiłem normalnie do rowu. Nie było tam wielkiej szkody, bo to nie było specjalnie głębokie, no ale wiecie, było nawalone śniegu w opór, no to już nie wyjechałeś. Nie dało się wyjechać. Całe szczęście było to, jak nadmieniłem na początku tej historii u wujka, efektem czego... No wujek, to dosłownie było, nie wiem... Z 80 metrów od jego gospy. A wujek miał Ursusa C360 czerwonego, właśnie z tą kabiną w kształcie orzeszka, tym słynnym żółwikiem. No to tutaj wielkiego problemu nie było, to momentalnie żeśmy do niego poszli, wziął linę, podpiął do tura i rachciach było wyciągnięte auto, nie? No, ciągnikiem to... Ciągniki, no traktory rolnicze, powiedzmy sobie szczerze, mają większe zdolności przeprawowe od jeepów, więc no... To akurat tutaj nie było problemów, no ale taką historię też miałem. No i Trabant również wchodził w skład tej słynnej IFY. Ostatnią taką marką, być może bliższą realiom, które wam tutaj prezentuję, a która też jest bezpośrednio związana z historią IFY, jest właśnie Forsznit. Ten słynny Forsznit. O Forsznicie też wam jeszcze będę opowiadał. Natomiast korporacja Forsznita również wchodziła w skład tego konglomeratu przemysłowego, więc... To również była IFA. No, teoretycznie na maszynach Forsznita nie było napisu IFA, ale to także była IFA, więc to takie, no... Z tego, co widzicie, dużo tego było, prawda? No dobra. Dobrze to idzie. Powiem szczerze, naprawdę bardzo mi się ten odcinek podoba. Jestem cały w skowronkach, bo dawno nie miałem z farminga tak fenomenalnego materiału, jeżeli chodzi o klimat. Coś pięknego. I tutaj sporą robotę zrobił, naprawdę dobrą robotę zrobił sam ten Zetor. Nie tylko RCW, który no również jest to bardzo klimatyczna maszyna. Nie tylko to ładowanie, ale również ten Zetor. Powiem szczerze, no kurde, klimacik to on robi. Jeszcze to udźwiękowienie bardzo fajne jest. Specjalnie właśnie go nie przyciszałem, bo naprawdę dobrze brzmi skubany. Więc no, myślę dobrze, myślę fajnie. No i na tym polu już zupełnie inna para kaloszy. To znaczy, wydaje mi się, że ono nie było aż tak jałowe, jeżeli chodzi o wapno. Tutaj po prostu ta prędkość rozrzucania była mniejsza. No ale inna kwestia również chodzi o to, że areał jest po prostu mniejszy. No i już zupełnie inaczej ta robota wyglądała. No z tego, co widzicie, na dobrą sprawę... A nawet nie wiem, czy nie na jeden to zrobiłem? Nie no, na jeden chyba nie, ale... Nie wiem, ile razy się tam cofałem po załadunek. Chyba na jeden, chyba na jedno RCW to zrobiłem nawet. Mi się wydaje, że ja to nie jechałem tam po załadunek. No teraz raczej już będę musiał podjechać, bo... No do końca pola trochę zabraknie, ale... No ale to milimetry, nie? No dobra. Rymcym cym z dupy dym. To już zrobię na jeden, nawet jeżeli gdzieś tam mnie dorzuci, to trudno. Może nawet wystarczy, kto wie. Zaraz zobaczymy. No jak coś, to robię to na styk. Ekstremalnie na styk. Dobra, to już się nie będę fatygował. Nawet jakby nie wystarczyło.
Szkoda. Szkoda ropy marnować na to, żeby dorzucić 5 metrów, nie? Dobra, porobione. No i taka robota na dzisiaj zakończona. Na dobrą sprawę, czy wiele zrobiliśmy, czy niewiele, ciężko powiedzieć. O właśnie, od środka to fajnie też wygląda. No, przyznam szczerze. Fiu, dobre. Skubany ten zetor będzie fajny, naprawdę fajna maszynka. Nie powiem, że nie. No i to tyle, jeżeli chodzi o ciągniki. Obecnie mam 4. Mam Ursusa, mam Zetora, mam MTZ-a po remoncie. No Ursus też jest po remoncie, Zetor jest przed remontem. I mam oczywiście jeszcze C360. No niestety właśnie ta C360 będzie tą maszyną, której się będę pozbywał w nadchodzącym czasie. Jak już tutaj jestem, to załaduję znowu. To znaczy, nie wiem dokładnie kiedy. Możliwe, że jeszcze nie teraz, no ale kolejny ciągnik, którego się pozbędę, no to będzie on. No bo to jest ta najsłabsza maszyna. Reszta moich pojazdów już ma raczej 80 koni, no. Najsłabszy jest Ursus, on ma chyba z 60. Potem jest, oczywiście ten czerwony Ursus. Potem jest ten Ursus, którym teraz jadę, ma 75. Potem jest... No właśnie, chyba powiem wam szczerze, że potem jest Belarus, bo wydaje mi się, że Belarus ma 80 koni, a Zetor ma 81. Więc teoretycznie wychodziłoby na to, że Zetor jest moim najmocniejszym ciągnikiem, ale nie jest to prawda, dlatego że Zetor ma napęd 2x4, a to bardzo dużo zmienia. Belarus ma oczywiście napęd 4x4, no i to przedni napęd bardzo dużo zmienia w takich maszynach rolniczych, więc myślę, że jeżeli chodzi o jakiś tam uciąg, czy po prostu prace polowe, to cały czas moją najsilniejszą maszyną jest MTZ. Raczej jestem święcie przekonany, że tak jest na 1000%. Dobra, no to dosypaliśmy sobie, już będzie na zaś, bo kolejne pola oczywiście też przecież same się nie zrobią, nie? Będzie jeszcze pole po słoneczniku, będzie jeszcze łąka, chociaż łąka to dopiero, o łąka to jeszcze długo. No i pole po kukurydzy, no ale to też nie będzie ta pora roku, to będzie zupełnie kiedy indziej robione. W każdym razie tutaj, jeżeli chodzi o ten areał, mówiłem, że ja to przygotowuję pod rzepak, czyli muszę się w sierpniu wyrobić z tymi robotami. Oczywiście dzisiaj już tego nie będę robił, ale na kolejnym klipie to będziemy dalej jechali z tematem tego pola, czyli powiedzmy sobie jeszcze, o no i teraz to wygląda, no teraz to tak. Oczywiście nawóz jest fatalny, więc na kolejnym klipie myślę, że zajmiemy się nawozem. Nie wiem czym, prawdopodobnie jednym i drugim, to znaczy myślę, że nie starczy mi obornika czy gnojowicy na cały ten areał. Zobaczcie, ile tu było przejazdów, nie? Takie się wydaje niewielkie, ale to jednak trochę roboty przy tym jest. To wcale nie są małe pola, tak naprawdę, obiektywnie twierdząc. Jeżeli miałbym to odnosić do realiów z Dziechowa. Czekajcie, niech to jeszcze raz zobaczę. Tutaj mam 40 arów. No to jest taki mały kawałek. Ale tam jeszcze ten las na tej działce planuję zaorać pod pole. Tutaj mamy prawie hektar, słuchajcie, no 84 ary, no to już jest takie pole konkretne. Tutaj mamy, no to tak naprawdę by należało odjąć z 5 arów, czyli by było 65, a to jeszcze ciachnąć na pół, czyli tu są takie dwie działki po 30 arów mniej więcej, więc to nie są wielkie działki. No i na nich się tak upierdliwie pracuje, no może to kiedyś połączę, może tą komasację zrobimy. A tutaj na razie mam dwa pola i las, no ale tu mam hektar, nie? Tu mam hektar i do tego jeszcze ten las dojdzie, bo lasu gra nie zlicza, więc tak naprawdę jak potem jeszcze ten las, na początku, powiem wam szczerze, troszeczkę chyba zmieniłem podejście, bo planowałem coś innego tam zrobić, teraz planuję co innego, wam już ostatnio o tym mówiłem, że troszeczkę mi się zmieniło, to znaczy w przyszłości mógłbym delikatnie być może tą działkę poszerzyć, niewiele, jakoś tak o ciupinkę, a las bym zrobił ludziska tak, że go bez tej kępy drzew tutaj, ją zostawię i ściąłbym go i ściąłbym również to, co jest tutaj na tej miedzy, zostawiłbym obrośniętą tą miedzę, tutaj taki pas zieleni powiedzmy jako przeszkoda terenowa, taka kamienista, a to bym połączył z tym, więc to pole by już nie było w L-kę, tylko w taką literę U, można powiedzieć. To by nawet fajnie chyba wyglądało. A mi się wydaje, żeby to było całkiem takie funkcjonalne, wygodne w użyciu. Tak mi się coś wydaje. Na kolejnym klipie będzie zatem akcja obornik i będzie zatem akcja gnojowica i będzie zatem akcja... Jaka jeszcze? Co jeszcze chciałem powiedzieć?
No niby gruber, ale to ja nie wiem, czy talerzówkę zdążę zrobić, nie? Więc nie chcę rzucać słów na wiatr. Spieprzaj, dziadu! U jaki gonzo normalnie, ja nie wiem. Coś ty się, skąd ty się urwał z choinki chyba? To nie tutejszy musi być, a to nie człowiek, to nie tutejszy. Nieważne. No dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie. No to jest oczywiście już taki nowocześniejszy ciągnik i od razu to widać, bo porównując na przykład do takiego Ursusa C360, to jest zupełnie inna para kaloszy, jeżeli chodzi o przejrzystość kabiny. Mówiłem, że tutaj ta kabina może nie szczególnie wygląda z zewnątrz, no bo umówmy się, no nie wygląda, ale no z drugiej strony zobaczcie, jaka ona jest przestronna i ile tutaj tak naprawdę jest tego przeszklenia. No idealny mam wgląd w sytuację, co się wokół dzieje, no nie ma za specjalnie jakichś martwych stref. Są te słupki, ale bardzo też takie cieniutkie, niewielkie, więc no doskonale jest tutaj widoczność zachowana w każdą stronę, na dobrą sprawę, nie? Więc cieszę się, że coś takiego zrobiłem, cieszę się, że taka inwestycja u mnie na gospodarce poszła, no bo myślę, ciągnik naprawdę zasługuje na uwagę, a jak w przyszłości go jeszcze zrobię na ulepszony napęd, to już w ogóle. A może od razu odstawię RCW i się będę z wami żegnał, tak byśmy to zrobili, tylko że aha, tu nie przejadę. O Boże, Boże, dobra, czekajcie, wsteczny w takim razie. Nie w tę stronę, Janusz. O, widzisz. Trzeba będzie jeszcze wapna dokupić. Niestety, niestety, trochę to będzie kosztowało, no ale co zrobić? No nie mam tego zapasu. Myślałem, że mam zapas, ale jednak życie zweryfikowało. Okazało się, że nie bardzo. No, i teraz odstawimy RCW. I będzie tyle. Tutaj też tak trochę mało tego miejsca. Jakbym w przyszłości jakąś inną pryzmę kupował czy budował, bo też nie wiem, jak ona będzie wyglądała, to może ją trochę przestawię. Czekaj, nie, w tę stronę, o widzisz, tak. Zaparkujemy realistycznie. Cały odcinek był realistyczny, w dupę jego mać. To końcówka też niech będzie. Więc przygotujcie się na długie parkowanie. Nie, no może takie, tak źle to nie będzie. Może takie długie to ono znowu nie będzie też. Dobra, trzeba go bardziej złamać. I teraz go prostujemy. A, trochę za bardzo. Chyba nie wjedzie. No, zobaczymy. Jak coś to rozepnę i potem dojadę jeszcze. No, chyba nie bardzo. Czekajcie, rozepniemy się. Przestawię ciągnik. Tak będzie najłatwiej. O, właśnie. I wsteczny. Teraz bym z tej strony podjechał. Tak, jest. No można by jeszcze grać na tym ręcznym podpinaniu maszyn. To by też było bardzo klimatyczne, ale z drugiej strony ja to już testowałem na Zdziechowie, to baguje grę. I nie bardzo to potem mogłem jakoś tak rozszyfrować. Mody mi przestawały przez to działać, potem nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero potem odinstalowałem, to okazało się, że to o to chodziło. A wolę tak nie kombinować. Słuchajcie, tutaj chyba nie wjadę, bo ta maszyna będzie mi kolidowała. No właśnie. Dobra, trudno. Niech wyjdzie. Niech ginie! Na dziś ode mnie to tyle, taka akcja, myślę, bardzo fajna, bardzo mnie się podobało. Piszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, piszcie, co myślicie o moim nowym nabytku, o Zetorku, bo myślę, spisuje się zacnie. No, dobra maszyna, naprawdę, no, banan mi się pojawia, kiedy na niego patrzę, więc chyba zakup był przemyślany i słuszny. Na kolejnym klipie, tak jak mówiłem, akcja obornik, przy czym ją, no nie wiem, czym bym sobie przeprowadził, czy znowu będę Zetora flogał, czy być może bym już Belarusa tutaj jakoś zaintrygował, zaimplementował, bo no dawno go też nie wyjmowałem, ciężko powiedzieć, a może gnojowice zrobię Belarusem, a na przykład rozrzucanie obornika zrobię tym, no to jeszcze jest jedna wielka niewiadoma również. Pomyślimy, zobaczymy i to prawdopodobnie będzie ostatni sezon, w którym będę korzystał z tej beczki, no bo też bym myślał o tym, żeby już jakoś jej się pozbyć. Ona jest fajna, ale jak się gdzieś dalej jedzie... No, rośnie sobie, jeszcze nie jest do ścięcia. Jak się gdzieś dalej jedzie, no to jednak potrafi rzeczywiście być trochę za mało tej ładowności. Dobra, na dziś ode mnie to tyle. No i ludziska, pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach, o patronajcie, o komentarzach i o wszystkim. Cześć!